W ubiegły weekend zakończyły się rozgrywki Ekstraklasa Games, które wygrał Adam Nerwen Marczak, pokonując w finale Kamila Riptorka Soszyńskiego, czyli jak wiecie z filmów na moim kanale, gracza, którego w tym sezonie miałem przyjemność po raz kolejny coachować przez cały turniej. Finał był bardzo zaciekły, każdy z zawodników mógł tutaj wygrać, ostatecznie niestety przegrywamy, zajmujemy drugie miejsce i jest sukces, no bo rok po roku znajdujemy się w wielkim finale, ale no, szkoda, że nie udało się powtórzyć Mistrzostwa Polski. Wy tu jesteście jednak po to, żeby zobaczyć taktykę Mistrza Polski, czyli Nerwena, który rozgrywał całe zmagania składem, który widzicie w tym momencie na ekranach. A ja własną taktykę wytyczne pokażę wam na bazie swojego składu, który widzicie teraz. Zaczynamy od dużego zaskoczenia, czyli od formacji 4-4-1-1 z środkowym pomocnikiem ofensywnym i ja tak ustawiłem swój zespół pod tą taktykę. Natomiast od razu wam powiem, co tutaj jest kluczowe. No kluczowe jest to, żeby mieć dwóch środkowych pomocników, którzy są dobrzy zarówno w obronie, jak i w ataku, bo oni będą często rozgrywać piłkę, ale też będą cofać się po to, żeby no, po prostu grać odpowiednio w defensywie. Środkowy pomocnik ofensywny często będzie również dublował pozycję napastnika, więc musi być to zawodnik, któremu ufacie, jeżeli chodzi o wykończenie, ponieważ jeżeli tutaj postawicie na gracza, który ma problemy ze strzelaniem, no to bardzo często po prostu staniecie w sytuacji sam na sam z bramkarzem i nie do końca będziecie w stanie odpowiednio go wykorzystać. Skrzydłowi myślę, że dość standardowo fajnie, żeby byli szybcy. Tutaj Nerwen akurat korzystał na przykład z Erlinga Haalanda przez to, że ci skrzydłowi schodzą także do pola karnego w momencie, kiedy mamy czas na wrzutkę, ale wiem, że większość z was jednak nie będzie grała, nie wiem, Erlingiem Haalandem, Toty czy Totsem, więc raczej fajnie, żebyście stawiali tutaj po prostu na graczy, którzy potrafią zrobić wiatr na skrzydle. A więc mamy zaskoczenie, formacja 4-4-1-1, a nie formacja 4-3-2-1, czyli coś, czym gra 90% profesjonalnych graczy w tym momencie. Ale jak Nerwen ustawił własną taktykę i wytyczne, żeby to działało? Zrównoważony styl gry w obronie, czyli coś, czym jednak większość gra w tym roku, 45 szerokości, czyli minimalnie węziej niż domyślna. Głębokość ustawiona na 55, a więc nie mamy tutaj do czynienia z bardzo wysokim pressingiem, aczkolwiek tu już wam zdradzę trochę od kuchni, że ta formacja mimo wszystko działa w ten sposób, że ci zawodnicy mimo głębokości 55 i tak są ustawieni dość wysoko i dość mocno presują rywala. Konstruowanie akcji na zrównoważone, stwarzanie szans, bezpośrednie podania, czyli też klasyczek. Szerokość 55, żeby w ataku jednak mieć te możliwości podania do skrzydła, aczkolwiek z racji, że mamy tutaj do czynienia z typowymi bocznymi pomocnikami, a nie na przykład jak w formacji 4-2-3-1 czy 4-2-2-2 z bocznymi SPO, no to dajemy sobie tutaj tylko 55, żeby też nie stali za bardzo przy linii, ale żeby zawsze było do nich miejsce na podanie. Szósteczka, jeżeli chodzi o zagęszczenie 16, rzuty rożne z tego co pamiętam na 2 i rzuty wolne na 1, aczkolwiek tutaj te dwa wskaźniki wiadomo zawsze też sugeruję, żeby to było zgodne z waszym stylem gry. Jeżeli dobrze wam się wrzuca przy rzutach rożnych na trójeczkę, no to możecie sobie tu spokojnie zostawić, aczkolwiek tak też wygląda to naprawdę fajnie. A jak to wygląda w przypadku wytycznych? Tu zacznijmy od bramkarza, któremu ustawiamy wychodzi do wrzutek. Szczególnie ważne jest to na proscenie, gdzie mamy tego Erlinga Haalanda, który biega, którego trzeba pokryć i po prostu dobrze, żeby ten bramkarz wtedy to ustawienie miał. Jeśli chodzi o prawego obrońcę, w składzie Nerwena jest to ta ofensywniejsza karta, także tutaj zostawiamy sobie wszystko domyślnie poza sposobem wybiegania. Tutaj dajemy obieganie, natomiast na tym bardziej defensywnym zawodniku zostawiamy zostawaj z tyłu, tak żeby właśnie, no nawet jeżeli ten w moim przypadku Cuadrado podłączy się do akcji ofensywnej, to dalej, żeby trzech graczy stało z tyłu i zabezpieczało naszą defensywę, czyli w tym przypadku Davis oraz dwójka środkowych obrońców. W środku obrony zostawiamy sobie to na standardowym. Środkowi pomocnicy zostawaj z tyłu oraz krycie środka, także coś, co jest dość no, znane w poprzednich FIFAch, jeżeli chodzi o środkowych pomocników, ale to też jest ważne, że to są środkowi pomocnicy, a nie środkowi pomocnicy defensywni, dzięki czemu jest tak, jak mówiłem wcześniej, czyli oni mimo tych wytycznych bardzo często podbiegają jeszcze do rozegrania akcji, więc może nie wbiegną wam do pola karnego i tam nie zrobią zamieszania, ale spokojnie będą stali na tym 25, 35 metrze i byli gotowi do tego, że otrzymają piłkę i zaraz będą musieli ją przerzucić do któregoś z bocznych pomocników. Na bocznych pomocnikach wracaj do obrony oraz w pole karne przy centrach, to jest to co mówiłem, czyli ci zawodnicy w momencie, kiedy na przykład piłka jest po lewej stronie, Ribery ma szansę na dośrodkowanie, czy rozgrywa gdzieś piłkę z Hulitem, no to Phil Foden w moim przypadku nie jest dalej przyklejony do linii bocznej, tylko zbiega gdzieś do tego pola karnego, żeby być gotowym albo na wrzutkę, która raczej się zdarza rzadziej w przypadku tego, no, że to nie jest najwyższy zawodnik, albo jest gotowy do tego, że jak zaraz piłka pójdzie na prawą stronę, to on już nie musi być przy linii bocznej, nie musi po nią podbiegać, tylko jest gdzieś w okolicy pola karnego. Środkowy pomocnik ofensywny, wracaj do obrony, po to, żeby również stanowił o sile defensywnej naszego składu. No i napastnik, który ma
trzymaj się w środka oraz biegaj za plecy obrońców, tak żeby nie mieszał się gdzieś na skrzydłach, żeby nie był takim wolnym elektronem, tylko żeby zawsze był na środku, żeby zawsze była szansa na podanie do niego, a jeżeli ktoś nas mocno presuje i wyjdzie swoją obroną, to żeby szukał też wolnych przestrzeni do tego, aby w nie wbiec. Tak wygląda formacja, własna taktyka oraz wytyczne mistrza Polski, ale jak nimi gra się realnie w meczu? Zagrałem tym ustawieniem kilka spotkań i powiem szczerze, że mnie bardzo mocno zaskoczyło, to znaczy sądziłem, że będzie dość podobne nawet do tego 4-3-2-1, czy generalnie do taktyk, którymi grałem do tej pory, ale ja odczułem bardzo dużą zmianę, jeżeli chodzi o przestrzeń. To znaczy mam wrażenie, że to była taktyka, która dawała mi znacznie więcej przestrzeni do rozegrania, ale też miałem trochę większy problem, żeby się w niej bronić, mimo tego, że głębokość była na 55, a nie na 71, jak to ja mam w zwyczaju, czyli teoretycznie powinno mi być łatwiej, bo ta obrona powinna być troszeczkę niżej i ten skład powinien być trochę bardziej defensywny. Zresztą, jak wiecie, wielu piłkarzy w taktyce zbiega do tyłu, a mi było mimo wszystko ciężko się w niej odnaleźć defensywnie i potrzebowałem chwili, żeby się do niej przyzwyczaić. Na pewno uważam, że jest to taktyka, która powinna oddać osobom, które borykają się z tym, że nie do końca mają jak rozgrywać piłkę, że nie do końca widzą właśnie te przestrzenie na boisku, bo to jak szeroko ustawieni są nasi zawodnicy, bardzo pomaga nam w rozciąganiu linii obrony rywala i właśnie w znalezieniu tych wolnych przestrzeni. Problematyczna może być jednak dla graczy, którzy nie czują się dobrze manualnie, jeżeli chodzi o tą grę, bo czasami jednak jest sytuacja, w której musimy zrobić jakiś trik naszym zawodnikiem, żeby poczekać na resztę, żeby na przykład dać do napastnika piłkę, gdzieś się podwracać i poczekać, aż ten środkowy pomocnik ofensywny wbiegnie nam za plecy, albo zrobić odpowiedni przerzut. Jeżeli to jest coś, czego wy najczęściej nie gracie, no to w tej taktyce możecie mieć małe problemy. Ale jeśli na przykład w 4-2-3-1 mieliście ten problem, że rozjeżdża wam się środek pola przez to, że ci zawodnicy no lubią taki chaos, co nie? To znaczy macie niby trzech środkowych pomocników, ale realnie macie dwóch i tak dalej, nie mogliście tego wyczuć, no to to jest na przykład taktyka, która bardzo mocno to strukturyzuje, to znaczy zawsze ci dwaj zawodnicy, czyli w moim przypadku Hulit i Mateusz, są na swoich pozycjach i czekają na to, żeby potencjalnie wywrzeć pressing na rywalu lub cofnąć się do defensywy i przejąć piłkę. Podsumowując, moim zdaniem, jak każda taktyka, którą testuję na kanale, jest to coś fajnego, to znaczy jest to coś, co warto sobie ustawić i zagrać tym parę spotkań. Nie skradła mojego serca, ale rozumiem, dlaczego jest tak dobra w przypadku Nerwena i rozumiem, że on, mając po prostu większe umiejętności manualne niż ja, potrafi ją jeszcze lepiej wykorzystać i potrafi ją doprowadzić do perfekcji. Więc duży szacun dla Adama za to, że potrafił wyrwać się z tych wszystkich schematów, znaleźć coś własnego i tym samym zaskoczyć naprawdę najlepszych zawodników w Polsce. Ustawcie koniecznie tą taktykę i dajcie mi znać w komentarzach, jak wam się nią gra. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie koniecznie ten kanał, bo pojawi się jeszcze taktyka Liptorka na nim oraz pojawi się jakiś mały vlog z Londynu, bo lecimy na E-Champions League, moi drodzy, czyli E-Ligę Mistrzów, gdzie będziemy grać z najlepszymi graczami na świecie. No i właśnie te rozgrywki będą miały miejsce już niebawem w Londynie, także z nich jakiegoś vloga również wam wrzucę. Koniecznie obserwujcie, ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie i piona!